Czwartek obradowała Rada Miasta. Na sesji najwięcej kontrowersji wywołała uchwała o dokapitalizowaniu Spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Radni pytali też o komunikację miejską, a wyjaśnienia składał dyrektor zakładu usług komunalnych Przemysław Boleski. W pierwszej części sesji prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności władz miasta. Mówił m.in. o stanie zaawansowania wielu inwestycji oraz o przyszłych projektach z udziałem jednostek samorządowych. Radni po sprawozdaniu mieli okazję zadać pytania na tematy bieżące. Pytali o utrudnienia przy rozpoczętej niedawno przebudowie ulicy Ceglarskiej, także o sprawy związane z komunikacją miejską. Prezydent Pobłocki poprosił o udzielenie odpowiedzi na te pytania dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Przemysława Boleskiego. O raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym wypowiedział się radny Tomasz Tobiański, przewodniczący Komisji Edukacji. Rada przyjęła informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. W części poświęconej głosowaniom nad uchwałami radni mieli sporo pracy. Głosowali jednogłośnie m.in. o przyjęciu programu współpracy z organizacją pozarządowymi, także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, zakładu wodociągów i kanalizacji w Tczewie. Również jednogłośnie Rada głosowała za realizacją uchwał o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta i ekwiwalentu dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie. Dyskusję wywołała uchwała o dokapitalizowaniu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę pół miliona złotych. Część radnych, prezes Turkowska, nie przekonała swoimi wyjaśnieniami, które przedstawiała na sali obrad tuż przed otwarciem sesji. Radni Krystian Cieśnik i Tadeusz Dzwonkowski wskazywali na zbyt szybkie procedowanie uchwały i brak konsultacji podczas obrad komisji. Ostatecznie za realizacją uchwały głosowało 12 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwny, 15 radnych było za wprowadzeniem korekty budżetu, która zawierała m.in. dokapitalizowanie TCSIR. Znów radni zmuszeni byli głosować nad uchwałami, skargami i jedną petycją. W części sesji poświęconej składaniom wniosków i interpelacji radni byli aktywni. Głos zabrali Roman Kucharski, Maciejski-Berowski, Marcin Kusowski, Tomasz Tobiański, Kazimierz Ickiewicz i Iwona Nica.